Za górami, za lasami, za siedmioma dolinami. Nie, to początek dla małych dzieci. Muszę zacząć to inaczej. Dawno, dawno temu, w czasach, kiedy ludzie pragnęli poznać wszelkie zagadki świata. Nie, to też brzmi beznadziejnie. Cóż, nie każdy jest świetnym mówcą. Poproszę zatem moją koleżankę o kilka słów wprowadzenia. Zapowiem to przedstawienie bez pięćdziesty głupiańszej. Za chwilę poznacie historię naszych bohaterów, naukowców, którzy w roku 2006 za pomocą tajemniczego zegara przenieśli się do równoległego świata z innego wymiaru. Nie był to jednak świat ich marzeń. Zobaczycie sami. Gdzie my jesteśmy? Pełno tu dymu. Chyba coś się pali. Żebyśmy się tylko nie potruli. Załóżmy lepiej maski przeciwgazowe. Już mam roczki przed oczami. Nie podoba mi się ta kraina. Masz rację. Bierzmy próbkę powietrza do analizy i uciekajmy stąd. Jak najprędzej. To chyba tubylcy. Wyglądają fatalnie. Mam nadzieję, że nie jest to jakaś miejscowa choroba zakaźna. Jaka choroba? Nie widzicie, że te biedaczyny mają chore płuca? Trafiliśmy chyba do jakiegoś sanatorium na Górne Gruszwice. Widzę, że nie porozumiewacie się językiem kaszlowym. Muszę więc wyjaśnić. Jesteście w Nikotyńskiej Republice Tabackiej. Kaszel jest u nas językiem urzędowym. U nas kaszlą tylko chorzy. No i oczywiście, od czasu do czasu chrząkamy znacząco. A my jesteśmy bardzo gościnni. Poczęstujcie się. Dziękujemy bardzo, ale nie jesteśmy głodni. Ależ proszę bardzo, nie krępujcie się. To dym, a nie jedzenie. Pewnie, że dym. Dym w konserwie. Nie byle jaki. Czterosztachniciowy. Luksus. My nie palimy. Skoro nie palicie, będzie lepiej, jak was pożegnamy. Idźcie prosto, a dojdziecie do szkoły. Tam poszukajcie dyrektora. To bardzo uczony człowiek. Na pewno chętnie opowie wam o zasadach panujących w naszej krainie. Żegnajcie. Co za okropna kraina. Wracajmy. Kłamie mnie dym. Niestety musimy ją zbadać. Dla dobra nauk. Ludzie robili różne rzeczy. My możemy trochę pokasłać. Chodźmy do szkoły. Może tam dowiemy się czegoś więcej. Jak widzicie, nasi bohaterowie są bardzo dzielni. Potrafią poświęcić się dla nauki. Choć ich oczy łzały od żrącego dymu, ubrania cudną nikotyną, a płuca łają o odrobinę świeżego powietrza, to jednak naukowcy mężnie kroczą w stronę szkoły, by światu poznać informacje o krainie Polaczy. Poznajmy więc ich dalsze losy. Hi, 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 patrzcie, tacy duzi, a jeszcze nie palą. Co za dziwaki. Jeszcze nie odróż do ciebie, a już pali, niech cię oduczę. Na pomoc, obce zniszczył papierosa, ratunku, ratunku. Co tu się dzieje? Idę sobie grzecznie korytarzem i palę, jak mamusia przekazała, a ten wyrywa mi nagle papierosa. To wróg palenia tytoniu, czyli nasz wróg. Co za czasy, dziecko odbierają papierosa z ust. Powinniście być aresztowani, ale najpierw proszę do dyrektora. Oj, nasi bohaterowie, jak sami widzicie, znaleźli się w nieciekawej sytuacji. Nieznajomość obyczajów panujących w Nikotyńskiej Republice Tabackiej stała się źródłem poważnych problemów, ale miejmy nadzieję, że jakoś z nich wybrną. Panie dyrektorze, przepraszamy za zakłócenia porządku w szkole, ale pochodzimy z kraju, w którym dzieci nie mogą palić. Czy mógłby nam pan opowiedzieć o zasadach panujących w tej republice? Ależ oczywiście, z największą przyjemnością. Proszę usiąść. Do wspaniałego aromatu nikotyny dzieci przyzwyczajają się u nas już w czasie życia płodowego. Po przyszłym matkom zalecamy bowiem palenie podwójnej liczby papierosów. Otrzymują na to specjalne ulgi podatkowe. Po urodzeniu dziecka nowocześni rodzice dbają o to, aby w pomieszczeniach, w których przebywa dziecko, nigdy nie zabrało dobrego jakościowo dymu. Dalsza edukacja zajmuje się szkołą.
30-40 lat. Dzięki zwłoczemu działaniu nikotyny nasi mieszkańcy nie rozrastają się nadmiernie. Nie są potężnie wymiernymi osobnikami. Mają piękną ziemską cerę, rzadkie włosy, żółte zęby i ochrypły głos. Dziękujemy Panu bardzo za rozmowę. Z pewnością opowiemy o tej krainie, gdy wrócimy do naszego świata. Uciekajmy stąd! I tak, naukowcy, przerażeni tym, co zobaczyli w nikotyńskiej Republice Tabackiej, szybko wrócili do naszego świata. Bo czy mimo wszystko nie jest u nas lepiej?